Jeśli jesteś stałym słuchaczem lub słuchaczką tego podcastu, będzie mi bardzo miło, jeśli poświęcisz chwilę na wystawienie mu oceny. Możesz to zrobić zarówno w aplikacji Spotify, jak i na iTunes. Nie zapomnij zaobserwować mojego podcastu i dodać go do swojej biblioteki. Doceniam każdą formę feedbacku, dzięki któremu program rozwija się i trafia do szerszego grona odbiorców. Dzięki. Cześć. Słuchacie podcastu Karoliny Sobańskiej, a to jest odcinek 242. W tym programie poruszamy tematy związane z dobrym życiem i celebracją codzienności. Zakładam, że większość z nas kupiła kiedyś świeczkę, a na pewno każdy z nas ze świeczek korzystał i nie chodzi mi nawet o te urodzinowe. To na pewno świetny sposób na stworzenie przytulnego klimatu, uczczenie wyjątkowego dnia i oczywiście bardzo dobry pomysł na prezent. Zastanawiam się jednak, ile osób zwraca uwagę na to, jakie świeczki kupuje. Wiem, że moi słuchacze, czyli wy, to świadomi konsumenci, ale sama zdałam sobie sprawę, że niewiele wiem o tym, czym charakteryzuje się jakościowa świeczka. Oczywiście definicję jakości każdy ma swoją, ale to, co mi wydaje się istotne, to nietoksyczne składniki, zrównoważona cruelty-free produkcja, trwały zapach i wydajność. Na rynku świec jest cała masa marek, które obiecują nam 100% natury. Słyszymy, że najlepsze świece to te sojowe, że szkło jest zawsze eko i tak dalej. Ale czy rzeczywiście tak jest? Tych skrótów i mylących haseł jest mnóstwo, a rzetelnych informacji nadal mało. Kupując świeczki możemy czuć się zagubieni, dlatego zaprosiłam do siebie Aleksandrę Pankowską, założycielkę marki Candly, aby obaliła świeczkowe mity i nauczyła nas, jak wybrać świecę, która spełnia nasze potrzeby, jest jakościowa i dobra dla świata. Zapraszamy! Cześć Ola! Cześć Karolina. Bardzo jest mi miło gościć Cię w podcaście i pomyślałam, że na rozgrzewkę zadam Ci pytanie za 100 punktów, czyli co robimy w naszych domach, kiedy za oknem jest szaro, zimno i ponuro, żeby mieć przyjemny, przytulny nastrój? No według mnie to można sobie zbudować tak naprawdę paroma takimi elementami, jak na przykład zapalenie świecy, puszczenie... Brawo, już masz 100 punktów. No już rozmawiałyśmy z godzinkę przed nagraniami, więc myślę, że mamy gdzieś tam podobne opinie na wiele tematów, ale tak naprawdę do stworzenia takiej atmosfery w domu według mnie nie potrzeba wiele, bo jest to oczywiście jakaś fajna muzyczka, która nas relaksuje, książka, właśnie zapach. Zapach ogólnie uważam, że jest bardzo ważny we wnętrzach, bo on też wpływa bardzo na nasze emocje. Zresztą często jest tak, że wchodząc do jakiegoś, nie wiem, sklepu, hotelu, czujemy zapach, który od razu powoduje, że to miejsce wydaje nam się, nie wiem, jakieś bardziej interesujące, luksusowe albo bardziej niszowe, więc samo jakby to, co widzimy oczywiście jest niezwykle ważne i nasze odczucia takie estetyczne, natomiast no, zapach ma ogromny wpływ na nasze samopoczucie i na to, jak odczuwamy ludzi, miejsca. Zresztą też uważam, że, no, że po prostu zapach w pomieszczeniach powoduje to, że możemy też sobie ten nasz nastrój na przykład zmieniać, tak? Bo ja też opowiadam o tym klientom i sama też tak robię w domu, że tworzę sobie na przykład strefy zapachowe. I takie miejsca jak, nie wiem, które mogą mieć potencjalnie jakieś nieprzyjemne zapachy, jak kuchnia, na przykład łazienka, czy jak mamy zwierzaka w domu. Często właśnie ustawiam dyfuzory czy świece, które mają pewne nuty cytrusowe, wetywerie, które te przykre zapachy mogą zabijać. A na przykład takie miejsce bardziej, nie wiem, reprezentacyjne, jak jakieś, nie wiem, wejście czy salon, czy takie miejsce, w których jednak chcemy, żeby to właśnie było takie bardziej eleganckie i neutralne i też nas nie drażniło przede wszystkim.
to żeby to właśnie były raczej zapachy drzewne i takie delikatne. Zależy, co kto lubi, tak? Bo ja na przykład kocham zapachy takie nieoczywiste, niszowe, kadzidłowe, z geranium, z różą, które mają różne ciekawe mieszanki. Natomiast no tak, żeby to odpowiadając na twoje pytanie w sposób zawiły, to uważam, że ten zapach i w ogóle światło, że tak powiem, które daje nam świeca, daje nam takie, daje niezwykłe, jakby niezwykłą atmosferę we wnętrzu i zmienia też nasze podejście, bo ja na przykład jak zapalam świecę, niezależnie czy jest to wieczór, czy jest to w ciągu dnia, to od razu mam wrażenie takiego spowolnienia, że tworzę sobie taką miłą atmosferę. I też w ogóle jest udowodnione naukowo, że nasz umysł zapamiętuje zapachy znacznie dłużej niż to, co widzimy, czy to, co słyszymy. No więc może się okazać, że odpalając właśnie jakąś świecę, czy będąc w jakimś nowym miejscu, no to obudzą się w nas jakieś takie wspomnienia, czy myśli, które mamy sprzed wielu lat. I to też jest piękne w ogóle w zapachach, nie tylko od tych we wnętrzach, ale w ogóle z natury, z przyrody. Ale to jest niesamowite, jak mam wrażenie, że zapach to jest bardzo, czy też węch, jest bardzo takim niedocenionym zmysłem, że tyle właśnie z nim się kojarzy różnych wspomnień i emocji, a my często o nim zapominamy. A choćby nawet przychodzą mi do głowy takie dosyć prozaiczne rzeczy, jak zapach jakiejś sieciowej restauracji, czy zapach jakiegoś butiku, też sieciowej, tylko w tym przypadku tak, marki na przykład odzieżowej, które od razu nas przenoszą do danego miejsca. Jakby idziemy sobie ulicą, poczujemy jakiś aromat i wiemy, że tam jest serwowany dany, nie wiem, dana kanapka, tak, czy jakieś frytki. I to nie mówię, że to jest akurat najprzyjemniejsze doświadczenie i że o to nam tutaj chodzi, żeby też w domu odtworzyć ten zapach frytury. Ale to pokazuje, że naprawdę ten zapach nas przenosi w czasie i możemy tak w dobry i uważny sposób go wykorzystać, żeby wpływać na swój dobrostan. Więc to jest niesamowita moc. No tak, ta moc jest gigantyczna, bo zarówno jakby do celów prywatnych, że tak powiem, to ma niesamowite oddziaływanie. Nawet to, że to też kiedyś przeczytałam, że i faktycznie się to sprawdziło, że często też, jeżeli ktoś z nami rezonuje i mamy z tą osobą jakieś takie pozytywne emocje, to naturalny zapach tej osoby nam się bardzo podoba. Mhm. A jeżeli jest odwrotnie, czy jest to jakaś relacja, która gdzieś tam nam przestaje odpowiadać, no to ten zapach już dla nas nie jest taki ciekawy, tak? No ale odnośnie właśnie też tych emocji i wspomnień, to tak jak też już ci wspominałam, ja na przykład bardzo często zabieram ze sobą w podróż jakieś nasze próbki nowych zapachów, świec, czy mini dyfuzory, które testuję, bo ja ogólnie mam wrażenie cały czas gdzieś po prostu, gdziekolwiek jestem, wstawiam nowe próbki naszych świeczek, dyfuzorów, ale też tak testuję perfumy. I zawsze jak zabiorę gdzieś je w takie miejsce, które jest dla mnie ważne, czy to jest urlop, czy jakaś podróż służbowa, albo po prostu mam jakiś okres w życiu, gdzie testuję nowe perfumy, to potem, niezależnie, najczęściej to jest po dłuższym czasie, wracam od razu emocjami do tych chwil, do tych momentów. Wiadomo, czasami to są wspomnienia niesamowitych przeżyć, wakacji, nowych obrazów, dźwięków, które widzimy, a czasami to jest po prostu jakiś moment w naszym życiu, taka codzienność, do której też możemy, ja przynajmniej wracam, bo cały czas coś nowego testuję, sprawdzam i to też powoduje, że mam takie, dokładnie wtedy wracam na przykład myślami do takich chwil, które miałam ostatnio nawet tak, że zaczęłam znowu testować nowy zapach, który planujemy wprowadzić do kolekcji Candly, który jest sprzed kilku lat. Ja sobie nagle o nim przypomniałam, bo tak właśnie w głowie pojawił mi się pomysł na nową kolekcję. Odszukałam ten zapach, zaczęłam go testować oczywiście wszędzie, w biurze, w domu, w świecy, w dyfuzorze, w samochodzie, wszędzie, w różnych formach. I słuchaj, od razu się przeniosłam. I nawet chociaż ja nie mam jakiejś takiej super dobrej pamięci, żeby pamiętać, że w tym roku wydarzyło się to i to, albo nawet często zapominam różne rzeczy,
ale i tak jak na przykład ostatnio żałowałam, że skasował mi się jakiś album na iCloudzie i mówię, Boże, no tam były takie wspomnienia, te zdjęcia i w ogóle, a potem nagle miałam ten nowy zapach tego dyfuzora, czy nowy, stary. I totalnie zaczęłam sobie przypominać rzeczy, wow, i sytuacje, i ludzi, mhm, i w ogóle i tyle rzeczy, o których ja kompletnie zapomniałam. I to mi przypomniało taką, to jest takie wydarzenie właśnie z ostatnich dni, kiedy naprawdę wróciłam wspomnieniami do takich głębokich i emocji, i uczuć, i w ogóle sytuacji, o których myślałam, że zupełnie zapomniałam. Ale właśnie w kontekście też tych restauracji, hoteli, to ten zapach faktycznie jest świetnie wykorzystywany i uważam, że właśnie to jest taki kierunek bardzo przyszłościowy dla wielu firm, czy są to miejsca, czy produkty, żeby właśnie tworzyły swoje zapachy, z którymi klienci gdzieś tam się utożsamiają z tą konkretną marką, czy to jest marka, nie wiem, ubrań, czy dodatków do wnętrz. To jednak właśnie ten zapach też w kontekście w ogóle klienta, tak marketingowo, też jest niezwykle ważny, bo czasami dokładnie, mm-hmm, jak powiedziałaś, są takie zapachy, takie marki, które wchodzisz do jakiegoś sklepu albo gdzieś ty czujesz i od razu wiesz, że to jest ta marka, to ci od razu przynosi na myśl, nie? Dany brand na przykład. Ja też zdradzę, bo przed nagraniem odkryłyśmy właśnie, że obie mamy taki patent branie ze sobą na wakacje próbek. Ja pamiętam, że zainspirowałam się tym wiele, wiele lat temu, kiedy oglądałam jakiś film na YouTubie, właśnie dziewczyny, która powiedziała, że w swoją podróż poślubną wzięła jakiś flakon perfum i teraz za każdym razem, kiedy to jest może taki trywialny przykład, ale za każdym razem, kiedy mają rocznicę, to ona wącha sobie ten flakon, używa tych perfum i przenosi się właśnie w tamto miejsce. I ja właśnie stwierdziłam, że będę sobie stosować taki trik w zasadzie, mm-hmm, więc mam sobie moją małą próbkę i potem ta próbka mi się kojarzy z danymi wakacjami i niczym zapomniany album przynosi się do tych wspomnień. To jest ekstra, ale wracając do zapachów konkretnie, powiedziałaś, że masz swoje ulubione, no że każdy jakby może wybrać sobie, czym chce, żeby pachniał jego dom. I ja też tak mam, że bardzo lubię te zapachy właśnie kadzidłowca, lubię też takie korzenne, różne drzewo sandałowe, piżmo. To są takie klimaty, które polubiłam. No właśnie, polubiłam albo odkryłam, że lubię, bo testowałam, bo wąchałam różnych rzeczy. Moje pytanie brzmi, jak odkryć to, co się lubi? No tych zapachów jest tak dużo, tych nut jest tak dużo. Trzeba próbować, testować, czy są jakieś fajne sposoby, żeby znaleźć takie zapachy, które działają na nas właśnie na przykład kojąco? No są takie zapachy, takie trochę, można powiedzieć, że jakieś takie zasady, tak, oczywiste w stylu, że nie wiem, cytrusy działają tak i tak, lawenda działa uspokajająco. Natomiast jeżeli chodzi o znalezienie takich zapachów, w których po prostu we wnętrzach się będzie dobrze będziemy czuć, to ja najbardziej polecam testowanie i to też jest tak, że jak ja na przykład rozmawiam z klientami nawet u nas w butiku albo na targach i sama chętnie dowiaduję się, jak zmieniają się te ich wybory, mhm, i świadomość, bo to na przestrzeni lat się bardzo zmienia. I na przykład zadaję im pytanie, jakie nuty zapachowe lubicie. Dużo osób wie i oczywiście jest bardzo świadoma, jakie lubi, ale nagle okazuje się, że wybierają zapachy zupełnie odmienne od tego, co powiedzieli, że wydaje im się, mhm, że lubią. I to jest bardzo fajne, bo to pokazuje, że to jest właśnie taka otwartość na to, że przykładowo, jak mówię, że mamy w zapachu róże i malina, ale to jest takie nieoczywiste, bo to jest połączone z nutami drzewnymi. I oni tak widzę, że patrzą na zasadzie, to nie jest ich, mhm, no bo oni nie używają nic kwiatowego ani słodkiego, a potem się okazuje, że to jest w ogóle ich zapach na lata i oni kochają to. Więc ja myślę, że jeżeli chodzi o zapachy do wnętrz, to trzeba mieć dużą na to otwartość i sobie trochę potestować. I jednak uważam, że to jest świetny pomysł na prezent, bo jeżeli chodzi o kupienie komuś czegoś, no bo albo zna się kogoś na tyle dobrze, że można kupić coś takiego trafionego, bo jest to związane z jakąś sytuacją, wiadomo, że ta osoba kocha dany na przykład produkt. Tak uważam, że kupowanie perfum do ciała jako prezent, no to jest trochę ryzykowne, tak, jeżeli nie wiemy, czy ktoś ma na to ochotę, nawet jak używa tych perfum, może chce je zmienić. A zapachy do wnętrz to jest taki prezent, który zawsze będzie trafiony, bo jak nie w salonie, to w łazience. Dokładnie.
Nie, no, ale to właśnie też fajne, że ktoś na coś mógłby się nie zdecydować, a nagle się okaże, tak, że wiesz, na przykład dostaniesz jakąś świecę od przyjaciółki, tak? Nie wiadomo, czy trafi z zapachem, no bo może się okazać, że to na przykład nie jest do końca twój zapach, no ale wiadomo, dostałaś ją, zawsze gdzieś tam się jednak zapali, będzie stała w reprezentacyjnym miejscu, nie schowasz do szuflady, a jednocześnie możesz sobie przetestować ten zapach i też te nasze zapachy mamy w Candly 8 linii zapachowych. I to jest no, stworzyłam tą kolekcję pod kątem tego, żeby każdy znalazł coś dla siebie, bo są i drzewne zapachy, i bardziej cięższe, i kadzidłowe, i bardziej drzewne ziołowe, i bardziej ostrzejsze, cytrusowo-cynamonowe, i kwiatowe, i owocowe, i też takie bardziej niszowe, uniseksowe. Że tak naprawdę każdy, kto do nas przychodzi, wybiera coś dla siebie, ale niekoniecznie to jest ta pierwsza myśl, którą miał, co lubi. Plus jednak te nasze zapachy, one są bardzo trwałe i utrzymują się we wnętrzach, albo nawet nie trzeba palić tych świec, żeby one super ładnie pachniały, ale nie są też duszące, więc rzadko się zdarza, żeby ktoś powiedział, że nawet jeżeli to nie jest jego ukochany zapach, to żeby on go drażnił, czy żeby mu się nie podobał. Więc ja widzę właśnie taki trend, że coraz więcej osób zamiast na przykład wina przychodzi z takim prezentem, czy właśnie jak są zaproszeni do znajomych, czy ich bardzo dobrze znają, lub ich w ogóle nie znają, czy prawie dopiero się poznają, to zawsze uważam, że to jest bardzo elegancki i trafiony prezent, bo jednak dobrej jakości zapach do wnętrza, no to jest coś, co jest zawsze trafione, tak jak powiedziałaś. Nawet jak komuś się w 100% nie spodoba, zawsze zostanie wykorzystany. I myślę, że tutaj jest ta większa łatwość w testowaniu i mniejsza obawa właśnie, że jak kupisz jednak ten flakon perfum, tak, i nie do końca ci się będą podobały, no to trochę szkoda, prawda? A tutaj no takim w ogóle zamysłem, jak powstawała ta marka, to była taka moja potrzeba. Zawsze kochałam perfumy, świece, ale wiele z nich wydawało mi się po prostu bardzo drogich, i to takich, że właśnie kupowałam sobie taką super świecę i szkoda mi było palić, i trochę wyglądała jak taka figurka, tak? I czułam, że chciałabym strasznie tutaj ją zapalić, ale było mi szkoda. A z drugiej strony zauważyłam, że są tak jakby dwie grupy produktów. Albo świece, które są reklamowane jako super eko, naturalne, i wtedy mają wygląd taki trochę no przaśny, jakiś taki, nie wiem jak to... Taki super eko naturalny po prostu. Że to po prostu wszystko jest takie super eko naturalne, no tak. A ja na przykład... Może są mniej eleganckie. Mniej eleganckie, ale no właśnie ta elegancja to jest dla mnie, ja lubię styl bardzo eklektyczny i we wnętrzach i jakby w swoim ubiorze miksuję różne rzeczy, i tak samo we wnętrzach kocham i stare rzeczy, i bardzo nowoczesne. Są właśnie te świece takie naturalne, które nie do końca mi się wizualnie podobały. Przekonywało mnie to, że są naturalne, że są zdrowe, ale ich wygląd nie odpowiadał gdzieś tam moim potrzebom. A na drugim, że tak powiem, biegunie tego rynku były te wielkie marki, super bardziej eleganckie, komercyjne. Chociaż też niektóre są dalej uważane za takie niszowe, tak? A natomiast... No, zdecydowanie nie rozumiałam, pracując już gdzieś tam od dłuższego czasu w marketingu czy przy produkcji zupełnie innych produktów, tak coś czułam, że kurczę, to jest takie strasznie drogie, na pewno da się coś z tym zrobić, żeby wypośrodkować to i znaleźć właśnie ten złoty środek, dla mnie złoty środek, który jest właśnie połączeniem tego, żeby ta świeca była pięknie opakowana, żebyś miała przyjemność z jej otwierania, że po prostu otwierasz jak drogocenny skarb perfumy, że to od razu od pierwszego wrażenia pachnie, wygląda niezwykle elegancko i w określonym designie. Że to jest to design przede wszystkim, który pasuje do każdego wnętrza, bo ja też, tak jak już wspomniałam,
bardzo różne rzeczy mi się podobają i czerpię z wielu różnych designów i stylów. Natomiast tak jakby ta świeca też powinna być jednak takim elementem we wnętrzu, który jest widoczny, ale też nie definiuje tego wnętrza i takie też chciałam produkty stworzyć. Plus wydawało mi się, że zawsze design tej świecy jest taki określony, że zawsze jest albo nazwa firmy, nazwa zapachu, czy nuty zapachowe i tyle. A dla mnie zawsze zapalenie tej świecy to właśnie były te emocje związane z płomieniem, z zapachem, że w ogóle ta kombinacja zapachu i płomienia dawała mi takie niezwykle pozytywne emocje i wtedy wpadłam na pomysł, że zaczęły być może nie wiem, że modne, bo nie lubię tego słowa, ale że czasami są takie hasła, gdzie się zobaczysz, czy w internecie, czy gdzieś na ulicy, czy gdzieś przeczytasz jakieś hasło w książce, które ci tak bardzo mocno wpływa na ciebie i zostaje w twojej głowie. Pomyślałam sobie, że skoro ta świeca ma na mnie taki wpływ, to dlaczego nie umieścić na etykiecie jakiegoś hasła? Szczególnie, że kątem oka widzimy zawsze to logo albo tę nazwę i jeżeli możemy tam mieć jakiś wspierający tekst, to jest taki win-win. Tak, dokładnie. I zresztą no, tak jak świeca to jest taki przedmiot, gdzie zawsze stoi gdzieś tam w reprezentacyjnym tak. miejscu, więc zawsze gdzieś właśnie kątem oka sobie zobaczysz to moje marzenie o takich produktach się spełniło, dlatego że ja często właśnie jak obserwuję ludzi, którzy przychodzą i widzą nasze produkty, czytają sobie te hasła, to ja po prostu jest to dla mnie największe szczęście, jak widzę właśnie, nie wiem, na przykład dwie przyjaciółki, które jestem jakaś na przykład świeca z hasłem na temat, nie wiem, przyjaźni albo właśnie wyboru chłopaka albo czegoś i po prostu widzę ich śmiech i takie, wiesz, wzajemne jakieś emocje, albo właśnie jakieś hasła motywacyjne czy również takie hasła, które na przykład jest takie świetne hasło. Właśnie chciałam cię zapytać o jakieś 2-3 ulubione, więc dawaj. To takie hasło, w ogóle te hasła zaczęłam tworzyć w pierwszej kolekcji na podstawie moich aktualnych przeżyć i też przeżyć osób, które były wokół mnie. One nie miały może takiego ścisłego związku, natomiast gdzieś tam w mojej głowie tak powstawały. Na przykład takie hasło to jest go where you feel most alive, tak? Bo to ma dla mnie taki niesamowicie ważny impact, że niezależnie gdzie jesteś, czy to jest twój dom, czy potrzebujesz gdzieś po prostu pojechać chociaż na chwilę albo w ogóle wyruszyć w jakąś dłuższą podróż, to musisz po prostu czuć, że żyjesz, tak? I ta podróż może być bardzo taka namacalna, w stylu, że kupujesz bilet i po prostu lecisz, a to może być podróż, nie wiem, w głąb siebie, każda możliwa podróż. I to jest takie hasło, które ono w sumie nie jest ani zabawne, ani nie jest motywacją, ale jest właśnie takim wskazaniem i przypomnieniem, żebyś po prostu czuła, że żyjesz, tak? To jest takie jedno z moich chyba ulubionych haseł. Albo z tych śmieszniejszych, które właśnie o tych przyjaciółkach, co wspominałam, to jest na przykład hasło best friend who hates your ex most than you do. More than you do, no. Tak, i to jest takie śmieszne, bo jednak to pokazuje mi, że często właśnie to nie jest jakby bezpośrednio oczywiście, to jest bardziej taka metafora tego, że często osoby, które są tak naprawdę blisko ciebie i cię tak strasznie kochają i są dla ciebie dobrze, czasami potrafią tak przeżywają za ciebie i to jest no i to właśnie każdy z tych haseł ma taki dużo większe znaczenie niż tylko sam ten napis. Ale każdy właśnie fajnie, żeby... dla kogoś to może być po prostu tylko śmieszne hasło, tak? Natomiast te hasła dla mnie mają znacznie większe znaczenie i można je interpretować na wiele różnych sposobów. Natomiast powiedziałam już właśnie o designie, o tych hasłach. Natomiast to, co jest dla mnie super istotne, to też to, że oprócz tego, że te świece mają pięknie wyglądać i
I pachnieć, i żebyś miała ten experience otwierania tego, i plus, że właśnie wybierasz te hasła, to że od początku dla mnie ważne było to, żeby to było jednak jak najbardziej ekologiczne, świadome i technologicznie przetestowane, tak, żeby to była jakość naprawdę na najwyższym poziomie. I to jest też coś, nad czym tak naprawdę cały czas pracujemy. Obecnie w nowej kolekcji wydaje mi się, że udało nam się już osiągnąć tak naprawdę taki szczyt tego, co teraz jest uznawane za no, takie najbardziej takie no, zrównoważone, tak, jeżeli chodzi o produkcję świec, bo kierujemy się też najnowszymi badaniami, opiniami ekspertów. Przede wszystkim używamy szkła, które pochodzi z recyklingu, jest najczęściej z Polski hut. Malowane jest też farbami wodnymi, czyli to są takie farby, które pod wpływem ciepła nie wydzielają toksycznych substancji. Również posiadamy woski, to jest nasza taka specjalna receptura wosków, która pozwala by pośrodkować to, żeby ta świeca jednocześnie pięknie się spalała, długo się paliła, uwalniała ten zapach powoli. Natomiast żeby to też było na bazie wosków, które są roślinne, certyfikowane. I też na przykład knot, którego używamy, jest niebielony, bawełniany, więc jakby każdy aspekt tego produktu jest przemyślany tak, żeby to był taki no tak jakby stawiamy na jednej szali to, żeby to było i jak najbardziej ekologiczne, dobre dla nas i zdrowe dla środowiska, ale jednocześnie no, każdy, kto kupuje świecę, chciałby, żeby ona długo się paliła, ładnie się spalała, pięknie pachniała. Więc to jest taka synergia, którą wydaje mi się, że udało nam się uzyskać. I też najważniejsze jest to, że to po prostu zajęło nam wiele, wiele miesięcy, żeby uzyskać ten efekt. Ale powiedziałaś, że świece między innymi są super pomysłami na prezenty, że to jest taka dosyć bezpieczna propozycja. No ale właśnie, czy osoba, która idzie do sklepu i chce kupić komuś piękną, trwałą, jakościową świeczkę, wybierając z półki sklepowej właśnie wybierze produkt, który ma te cechy, które opisałaś? Czy to jest taki default? Czy właśnie sięgając po markę, której wcześniej nie zresearchowaliśmy, to możemy liczyć na to, że ona będzie i trwała, i pięknie pachnąca, i naturalna? Czy raczej musimy mocno się przygotować do takiego zakupu? Po prostu jak kupić jakościową świeczkę? Mi jest może tak jakby tutaj ciężko o tym mówić. Możesz być lekko nieobiektywna. Mogę być lekko nieobiektywna, natomiast są faktycznie takie standardy albo jakby to, co możesz zobaczyć po prostu, nie wiem, nie wszystkie świece da się otworzyć kupując je, natomiast na pewno trzeba przeczytać to, co jest na opakowaniu napisane. Jest bardzo dużo informacji, które znajdują się na samym pudełku. Natomiast no, oczywiście niektóre firmy posiłkują się wielkimi napisami 100% coś tam, tak? Natury. 100% natury, 100% nie wiem, wegańska, albo że wszystko jest naturalne. No więc mam nadzieję, że klienci też są coraz bardziej już świadomi, że to, co jest że jakiś kosmetyk czy świeca jest naturalna, to wcale nie oznacza, że to jest najlepsze. Tak, zresztą wczoraj rozmawiałam z Aretą Szpurą i śmiałyśmy się właśnie z tego, że tak naprawdę wszystko na koniec dnia pochodzi z natury, tak, prawda? Też dała mi taki śmieszny przykład o tym, jak się sprzedają truskawki, że są truskawki krajowe. Coś z tym myślą, że są polskie, a one po prostu z jakiegoś kraju są. Z jakiegoś kraju. Więc to tak trochę jest z tą naturą, tak, że kupowanie na szybko, jeżeli chcemy kupić na szybko coś, tak, nie researchując marki, to najbezpieczniejsze jest właśnie przeczytanie tego, co jest na opakowaniu i gdzieś tam może też zaufanie na przykład miejscu, w którym kupujesz, tak? Bo jest wiele butików czy firm, które niezależnie czy jest to mały butik czy sieć,
to ufasz im, że oni po prostu badają, nie wiem, dokumentację, certyfikaty, nie biorą, że tak powiem, przypadkowych marek, tylko jednak sprawdzają mocno, z kim pracują. Ale też na przykład, jeżeli masz możliwość otwarcia tej świecy, to istotne jest to, żeby zobaczyć, czy powierzchnia wosku jest na przykład równa, taka aksamitna, czy nie występują tam jakieś bąbelki, czy wosk na przykład się nie poci. To jest śmieszne stwierdzenie, że wosk się poci, ale to chodzi po prostu o to, że różne olejki czy perfumy potrafią wyjść na powierzchnię wosku. Nie oznacza to zawsze, że to jest coś złego, tak? Bo czasami po prostu jest to świeca, która jest testerem i jest w ciepłym po prostu pomieszczeniu, więc jest, jak jest nasycona jednak tym zapachem, to on potrafi czasami wyjść na powierzchnię. Może to nie przeszkadzać w ogóle w jej użytkowaniu, a może się okazać, że dochodzi do takiej reakcji chemicznej, która powoduje, że ta świeca po prostu nie będzie się ładnie paliła. No i też warto zwrócić uwagę na umiejscowienie knota, żeby on był jednak jak najbardziej w centralnym miejscu, bo to gdzieś tam potencjalnie też może spowodować, że ta świeca się, jeżeli nie będzie, to że będzie się jakoś nie najlepiej paliła. Ale tak naprawdę ciężko jest to stwierdzić, wchodząc po prostu do sklepu i kupując coś na szybko. Natomiast tak jak widzę po naszych klientach, to mają coraz większą świadomość, dopytują się o różne szczegóły i ja bardzo chętnie takich informacji udzielam ze względu na to, że może nasze na przykład opakowania nie emanują napisami naturalne, wegańskie i tak dalej, bo jednak bardziej idziemy w stronę tych takich marek premium światowych, które bardziej takie informacje udzielają na swoich social mediach, na stronie internetowej czy w ogóle w różnych publikacjach. Natomiast no tak, to chyba nie da się do końca jakby tego tak zweryfikować na pierwszy rzut oka, jeżeli chodzi o to, z czego dana świeca jest wykonana. Tak? Ale tak sobie myślę, że właśnie to, że ta świeca jest zrównoważona, to jest szerokie pojęcie, ale że jest przyjazna planecie, to, że jest pochodzi z naturalnych składników, czy właśnie to, że jest nie wiem, nietoksyczna, wegańska, to powinno może po prostu być właśnie standardem w branży, nie? Że właśnie wy swoim wizerunkiem, wy lub jakakolwiek inna marka, nie musicie podkreślać tego, że ona jest właśnie naturalna i nietoksyczna i przygotowana, zrobiona z myślą o planecie, tylko to powinno być oczywiste i potem mamy na kolejnym etapie różne brandy z różnym przekazem, z różnym designem, trafiające do innych grup odbiorców. Także mam wrażenie, że nawet tak samo w branży jedzeniowej czy modowej, że powinniśmy już przestać się chwalić tym, że jesteśmy dobrzy dla świata. Wszyscy powinniśmy być dobrzy dla świata, ale to oczywiście jest moje jakieś tam idealistyczne podejście. Ale jeszcze cię dopytam o tę świeczkę 100% wegańska, bo istnieje dużo takich. Ja sama przez wiele lat miałam takie przeświadczenie, że jeżeli coś ma napisane, że jest wegańskie, to na pewno będzie ten wybór, który będzie i zdrowy, i ekologiczny. A co może być w świecy, która jest wegańska, takiego, czego ty byś na przykład właśnie jako konsumentka nie wybrała? Jakie tam mogą być takie haczyki, czy wiesz, jakieś składniki, czy działania, które mogłyby być zupełnie ani niezdrowe, ani nie eko? Jeszcze wracając do pierwszej części twojej wypowiedzi, to właśnie to jest super, super spostrzeżenie, które tutaj pokazałaś, że tak naprawdę to powinno być normą, że firma stara się być jak najbardziej ekologiczna zarówno swoimi produktami, ale innymi zachowaniami, ale taka zbyt silna emanacja i pokazywanie, że jacy my jesteśmy ekologiczni, jakie nasze produkty są naturalne, na przykład u mnie, jako u konsumenta różnych innych dóbr, że tak powiem, powoduje to lekkie zaniepokojenie, dlaczego oni tak bardzo chcą wykazywać, że są tacy ekologiczni i tacy transparentni, skoro to dla mnie jest takie zupełnie właśnie naturalne, że każdy z nas już przy tej świadomości powinien i w domu, i w pracy, i przy robieniu różnych produktów wykazywać właśnie tego typu działania. A jeżeli chodzi o twoje pytanie dotyczące tego, co potencjalnie może być niedobrego w takiej świecy,
to jest temat dosyć złożony, tak? Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to, co jest dobre, co jest złe, tak jak trochę w życiu, tak? No, nie ma takich paru punktów, które idea pokaże. A szkoda. Szkoda. Tak to już jest w dzisiejszym świecie. Szkoda, natomiast ja, szczerze mówiąc, na przykład nie jestem fanką mówienia, czy coś jest naturalne, tak? Bo przykładowo naturalne to jest wiele na przykład trucizn, jak arszenik, który też jest naturalny, tak? Jakby też pochodzi z natury. Natomiast największym zagrożeniem jest to, że łącząc pewne składniki ze sobą, które nie są przetestowane, nie są przebadane, ciężko powiedzieć, jak one po połączeniu ze sobą mają oddziaływanie na nasze zdrowie. Tak? Dlatego ja na przykład, wiadomo, nie mówię nikomu, jak żyć i co jest dobre, a co jest złe. Natomiast moje takie doświadczenie prywatne, ale też zawodowe w rozmowach z osobami, które znają się na produkcji perfum, kosmetyków, ogólnie z tej branży, świadczy o tym, że nie robi się takich rzeczy na własną rękę, tak? Bo nawet jeżeli połączymy różne składniki naturalne ze sobą, nie mając wiedzy na ten temat, takiej specjalistycznej, to możemy sobie zrobić sporą krzywdę, tak? Albo może się okazać, że te dwa składniki ze sobą połączone nie będą na dłuższą metę też działały fajnie, tak? No bo to też trzeba powiedzieć, że my na przykład testując świece, nam to zajmuje tygodnie albo czasami miesiące, ponieważ różne składniki jak woski, perfumy, olejki połączone ze sobą przez pierwszy, i tak samo jest z kosmetykami i z perfumami, one nie są też do końca stabilne, tak? Jeżeli coś pochodzi z natury, na przykład nasze perfumy średnio mają około 90% składników naturalnych, ponieważ wiele składników naturalnych musi być zastąpionych syntetycznymi, pochodzącymi ze źródeł naturalnych, ponieważ takie w 100% naturalne składniki są po prostu niestabilne, mogą być alergenne dla ciała ludzkiego, więc nie zawsze to, co jest w 100% naturalne, jest dla nas zdrowe, tak, i dobre. Dlatego wiem, że istnieje bardzo dużo opinii, błędnych przekonań w internecie odnośnie na przykład tego, że jedyne dobre świece to są świece, nie wiem, sojowe albo roślinne. Tak, też chciałam zapytać, że też, to też było w mojej głowie, że wosk pszczeli nieetyczny, straszny, najgorszy, wosk roślinny, zawsze świetny wybór. I dalej nie było researchu, a zakładam, że temat jest o wiele grubszy. To jest o wiele bardziej skomplikowane, dlatego że, i tu znowu mówię o moich tak jakby indywidualnych przekonaniach, rozmowach ze specjalistami, z dostawcami, którzy są certyfikowani, bo to też jest ważne, tak? Przykładowo soja może być certyfikowana bez GMO i wtedy mamy jako producent pewność, że ona jest dobrej jakości, ale też wracając do naturalności, każda dostawa na przykład takiego wosku jest inna, bo to jest naturalne. Trzeba od początku prowadzić te testy, żeby stwierdzić, czy ona na pewno będzie się dobrze spalała, czy nie będzie dymiła i tak dalej. Więc z tą soją to też jest tak, że ona jest ogólnie, wiadomo, no istnieją takie przekonania, że soja jest najlepsza, natomiast jeżeli ona jest certyfikowana, to faktycznie jest super woskiem, natomiast druga strona medalu jest taka, że jednak soja jest hodowana w Brazylii, USA, Azji, są wycinane na przykład lasy tropikalne, żeby tą soję zrobić, hodowlę tej soi. Też słyszałam opinie, że na przykład wykorzystywane są jakby osoby, jacyś rdzenni, załóżmy, mieszkańcy danych miejsc do produkcji takiego wosku sojowego, jeżeli on jest niecertyfikowany oczywiście. Tak samo jeżeli chodzi o wosk pszczeli, ja nie uważam, że to jest zły wosk. Kwestia jest taka, że wosk pszczeli po prostu najlepiej, żeby nie miał żadnych substancji zapachowych, olejków.
był w pełni po prostu naturalny, niejako on sam w sobie ma taki delikatny, fajny zapach. Natomiast wykorzystanie wosku pszczelego na szerszą skalę, taką masową, byłoby bardzo niebezpieczne dla naszego ekosystemu, ponieważ no, powstaje on, produkują go pszczoły, robią z niego potem plastry miodu i no, nie byłoby to zbyt też korzystne, tak? Kiedyś był... Więc to wszystko ma dwie strony medalu, tak? Każda sytuacja nie ma oczywistych odpowiedzi. Tak samo są, tak jak w każdej branży, są takie mody, tak? Była moda na przykład na wosk palmowy, że wow, teraz wszyscy używają wosku palmowego, jest najzdrowszy, bo jest właśnie roślinny, już nie pamiętam, co tam jeszcze były za historie, natomiast potem nagle się okazało, o nie, on jednak nie jest dobry, bo jednak się wycina przecież lasy palmowe, które są zasadzane sztucznie albo są naturalne. No i to tak trochę mam wrażenie w każdej branży jest, że jest jakiś boom, jakaś moda, jakiś w ogóle szał, że teraz wszyscy mówią, nie, to tylko to, tylko musicie z tego korzystać. Wszyscy jedzmy awokado, więc będzie knajpa, która serwuje każdy dla nas awokado. Tak, a potem się nagle okazuje, ojej, nie, jednak ktoś doszedł do jakiejś informacji, albo jednak okazuje się, że jest jakaś nowa moda, więc starą modę trzeba zmienić na tą nową i pokazać, że tamta była niefajna. Albo no, nawet nie wiem, takie przekonania dotyczące tego, że wosk, że świece z wosku sojowego palą się dłużej niż z innych wosków, a że w ogóle parafina to już jest najgorsza, jaka może być. No, jakby idąc do genezy, z czego jest produkowana parafina, no, nie jest pewnie najlepszym rozwiązaniem, bo to jest pochodna produkcji ropy naftowej. Natomiast są też różne rodzaje parafiny. To jest trochę tak jak ta świadomość na temat kosmetyków jest większa, więc ja trochę tak przekładam niektóre rzeczy ze świata na kosmetyki. I tak jak, no, załóżmy, nawet w kosmetykach witamina C, ona w zależności z tym, z czym jest połączona, w jakiej jest ilości i jakby co idzie, w jaki sposób jest produkowany ten kosmetyk, ma gigantyczny impact na to, jak finalnie, jakie ona ma działanie. Tak samo z suplementami diety. Dokładnie o tym teraz myślę. Możesz iść do sklepu, do apteki, kupić witaminę D z najniższej półki za niską kwotę, która pewnie nie będzie w ogóle przyswajalna. Możesz kupić też lepszą, jeszcze lepszą. I tutaj jest mnóstwo niuansów i gdyby właśnie to było takie proste, rzucić hasło parafina albo właśnie wosk sojowy, to myślę... Prościej byłoby nam uporządkować sobie tą rzeczywistość. No, ale tak jak ze wszystkim, to nie ma jednoznacznych odpowiedzi. I tak samo z parafiną. Są też parafiny, które są wysoko rafinowane, klasy A, są wysoko oczyszczone. I jakby nie ma takich też jednoznacznych badań naukowych pokazujących, że jak sobie czasami zapalimy świeczkę, która ma odrobinę parafiny, to jest coś bardzo złego. Uważam wręcz, że parafina jest świetnym nośnikiem zapachu, ale dodana oczywiście w jakiejś tam określonej ilości. Super jest wosk rzepakowy, bo on faktycznie... Tak jest, polsko brzmi, słuchaj. Tak. Jest produkowany właśnie w Europie, więc ten ślad węglowy nie jest zbyt duży. I myślę, że to jest taki trend, który naprawdę będzie się fajnie rozwijał. Sami teraz planujemy kolejną kolekcję stworzyć właśnie przy użyciu wosku rzepakowego. Natomiast no, tutaj każdy producent, każda marka trochę sam musi wybrać i tak samo użytkownik. To jest no, tak jak ze wszystkim. Czego oczekuje od takiego produktu? Tak? Czy oczekuje, żeby to było po prostu naturalną, ekologiczną świeczką i nie pachniało, czy oczekuję, żeby coś pachniało, czy oczekuję czegoś po środku, bo to też jest tak, że no to jest chyba jakiś taki właśnie, bo zgubiłam wątek odnośnie tego mitu, odnośnie soi i tego spalania, że wosk sojowy się pali, że w ogóle świeczki z wosku sojowego palą się dłużej niż inne. No, to też było dla mnie dużym zaskoczeniem, ale to dosłownie jest takich artykułów milion chyba w internecie. I faktycznie jest być może tak, że niektóre takie świeczki z wosku sojowego palą się dłużej, ale to niektóre, dlatego że z jakby fizyki wynika to, że wosk sojowy topi się w niższej temperaturze niż na przykład parafina.
Więc no nie jest to możliwe, żeby każda świeca sojowa paliła się jakby dłużej z tego, no po prostu nie jest to fizycznie możliwe. Wiadomo, że do świec dodaje się też różne stabilizatory. To jak na przykład też jak robimy testy, to widać to, że załóżmy ta sama świeca z tą samą kompozycją wosków, ale z innymi perfumami, jedna się będzie paliła krócej, a druga dłużej. Więc tak jakby ciężko, my to zawsze uśredniamy na całą kolekcję, natomiast każda mieszanka spala się zupełnie inaczej. Drugi taki, więc jakby nie generalizuję też, jakby ogólnie nie jest to tak, że każda świeca się będzie paliła dłużej sojowa, ale no wosk sojowy sam z siebie pali się jakby znacznie szybciej, po prostu w niższej temperaturze się topi. Tak samo jeżeli chodzi o wosk sojowy, no to przykładowo on jest bardzo tłusty, tak? Bardzo tłusty jest z natury i tak naprawdę wiele firm mówi, że właśnie wosk sojowy jest najlepszy, to jest najbardziej naturalny i dodają tam jeszcze olejki eteryczne i że w ogóle to już jest sama natura. No też tak to nie do końca wygląda, dlatego że żeby świeca sojowa tak bardzo ładnie pachniała, trzeba na przykład dać tam znacznie więcej perfum, olejków, żeby ten zapach był trwalszy, tak? No to też wynika z naszych wielu testów. A jeżeli trzeba dać więcej olejków, perfum, no to po prostu no, automatycznie gdzieś tam to się równoważy, że ona już nie jest taka super zdrowa i ekologiczna, ponieważ no, pochodzenie tych olejków czy perfum też może być bardzo, bardzo różne. No więc jakby nie chcę wchodzić już w jakieś takie może zawiłości i niuanse, natomiast wydaje mi się, że każdy gdzieś tam powinien sobie sam stwierdzić, na czym mu zależy, jakiej firmie ufa na przykład, zadawać pytania, ale też przede wszystkim sobie po prostu samemu testować, bo na przykład miałam taką fajną klientkę, która właśnie była taka zaangażowana właśnie w te świece, zadawała dużo pytań i właśnie powiedziała, że nawet wykonała taki test, że kupiła sobie nowy oczyszczacz powietrza do domu i robiła testy, że stawiała przy nim świece różnych marek. Tak, że stawiała, ale to naprawdę cudowna osoba. Zajawkowiczka po prostu. Tak, zajawkowiczka. I takie testy, wiesz, domowe, nie? I stawiała różne świece przy tym oczyszczaczu i na przykład wychodziło jej, że niektóre świece, chociaż były super naturalne i coś tam, na przykład ten oczyszczacz pokazywał, że jest jakieś tam zanieczyszczenie, a testowała inne marki, które może tak właśnie nie chwaliły się tym, że są takie eko, a nic to nie pokazywało, więc na górę taka śmieszna anegdota. Ale super, że to mówisz, że właśnie każdy musi zadać sobie pytanie, co jest dla niego istotne. Może dla jednej osoby w tym momencie to hasło, że jest tam 100% natury, będzie najbardziej przemawiające. Dla kogoś to, że jest wegańskie, bo reprezentuje inne wartości, a dla kogoś piękny design. A może właśnie da się połączyć to wszystko i wybrać produkt, który jest takim pięknym, złotym środkiem. Ale tak sobie to podsumuję też w głowie, że to jest dla mnie ciekawe. Czyli najpierw mamy właśnie świece 100% naturalne i tutaj mamy zagrożenie, że właśnie jakieś substancje razem będą reagowały i na przykład będą wywoływały na naszej skórze alergię, tak? Albo się okaże, że tworzymy jakieś toksyczne substancje właśnie przez to krosowanie. A jak słucham właśnie o świecach wegańskich, czyli na przykład po prostu świecach sojowych, może się okazać, że one właśnie zawierają jakieś bardzo sztuczne, toksyczne olejki, są przeperfumowane i finalnie w ogóle nie są dla nas zdrowe, ale ten szyld wegański mają. Bardzo też ciekawą rzecz powiedziałaś, a propos tego szkła, takie farbowania szkła. W życiu by mnie przyszło do głowy, że świeczka, która właśnie na przykład ma napisane, że jest 100% wegańska, jest w opakowaniu, które pod wpływem spalania wydziela jakieś toksyczne substancje. Wiesz, jakby przeciętny konsument, jeżeli ktoś się nie interesuje tematem, a umówmy się, zakładam, że większość ludzi na świecie nie robi researchu świeczkowego, to może w bardzo łatwy sposób wpaść w taką pułapkę. I też z drugiej strony mamy dużo konsumentów zupełnie niezainteresowanych tym, że jest świeczka wegańska i naturalna, tylko po prostu chcą kupić fajną świeczkę. I tu na przykład ja widzę siebie tak sprzed lat, jak nie wiem, byłam w gimnazjum i usłyszałam o świeczkach zapachowych. Oglądałam właśnie po raz kolejny, powiem, na YouTubie dziewczyny, które kupują sobie świeczki, na przykład z Yankee Candle albo z Bath & Body Works, jakieś takie bardzo komercyjne, duże firmy. I wtedy dla mnie to było takie ekscytujące, że wow, one są takie duże i takie kolorowe i mają te wszystkie
zapachy, które się nazywają, nie wiem, szeleszczące liście czy świąteczny poranek. No i właśnie dla tej grupy konsumentów, która po prostu chce, żeby było pachnąco i ładnie, to będzie najistotniejsze, ale jakie są wtedy zagrożenia? Co może być takiego nie do końca pożądanego w takiej świeczce właśnie mega komercyjnej, pięknej, która też ma reputację, że w ogóle bardzo dobra, bardzo dobry brand, a my nie interesujemy się tematem i możemy finalnie mieć takie akcesorium, które nam nawet i zaszkodzi. To było bardzo długie pytanie, moja droga, więc scena jest twoja. Trochę mam wrażenie, że już odpowiedziałam na to pytanie, bo ja... Znaczy powiedziałam, jakie mogą być zagrożenia, mm-hmm. tak? Jakie są, nie wiem, opinie właśnie technologów, ekspertów w tej dziedzinie, jak my do tego podchodzimy. I ja myślę, że tak jakby znając ten cały rynek, jakby jak to wygląda i co można zrobić, co wybrać najlepszego, co jest dostępne, tak jakby... To my to robimy, tak? Każdy gdzieś tam, tak jak powiedziałam wcześniej, wybiera to, co według niego jest najlepsze. I my w sumie na podstawie właśnie naszych testów, tych badań, bo tak naprawdę może się wydawać, że zrobienie świecy to jest takie po prostu. Mhm. Widzisz na YouTubie tam jak roztopić wosk, dolewasz na przykład jakąś kompozycję zapachową, zalewasz, zastyga i to jest gotowe. Natomiast zrobienie dobrej, technologicznie zdrowej świecy wymaga bardzo dużego nakładu czasu, pracy, testów. To są czasami nawet miesiące testów, w których optymalizujemy tą świecę, żeby ona dłużej się paliła, żeby ona na przykład nie kopciła, znaczy nie da się pewnych rzeczy, że tak powiem, zupełnie wykluczyć, no bo jak postawisz, wiesz, świeczkę na parapecie i będzie wiatr, no to wiadomo, że ona zacznie kopcić. Natomiast to jest naprawdę długotrwały proces, żeby ona się nie tunelowała, żeby no, zachowywała ten, nie wiem, swój kolor. I tak jakby nie chcę odpowiadać za innych, tak? Mhm. Jakby, bo każdy, bo to tak trochę jest, że każdy może powiedzieć wszystko o swoich produktach, tak? Natomiast to nie jest wcale takie łatwe, żeby zrobić dobrą świecę. I myślę, że każdy z konsumentów gdzieś tam wie mniej więcej, albo może się dowiedzieć nawet pytając po prostu na stronie danej marki, czy na social mediach, czy dany ten produkt jakby spełnia jego oczekiwania. No bo tak jak powiedziałaś, ktoś może mieć oczekiwania, że to po prostu będzie pięknie wyglądało, pachniało i tyle, a ktoś może mieć zupełnie inne oczekiwania. Więc wydaje mi się, że no tak jak z wyborem wszystkiego, mhm. knajpy, do której idziesz, kosmetyków, ciuchów, wiadomo, że marketing robi też swoje, natomiast każdy, wydaje mi się, że po prostu powinien wybierać zgodnie ze swoimi przekonaniami i tym, czego oczekuje od takich produktów. Ja właśnie, mi brakowało takich produktów jak Candly na rynku, żeby jednocześnie one pięknie wyglądały i pachniały, ale były też ekologiczne, żebyśmy używali naturalnych perfum i żeby też ta cena nie była tak wysoka jak różnych takich naprawdę dużych brandów, bo uważam, że to powinno być właśnie, to powinien być produkt, którego się używa, z którego się cieszysz, który daje ci tą przyjemność, więc ja na przykład potrzebowałam takiego produktu i szukałam go na rynku, nie mogłam go znaleźć, więc stąd w ogóle powstało Candly. Ale ktoś może mieć inne potrzeby i oczekiwania i to też jest okej, okay, tak? Nie, totalnie, totalnie. Tylko wiesz co, o co mi chodziło w tym pytaniu, to jest to, że właśnie mamy trochę takie też dwie strony, bo świadomych konsumentów, którzy lub próbujących być świadomymi, którzy sięgają po te rzeczy bardziej naturalne, ekologiczne, mamy dużo i do tej grupy myślę, że trafiamy też pewnie w tym podcaście też pod takim względem, że rozwijamy pewne mity, bo to też jest istotne, żeby się dokształcać, ale właśnie z drugiej strony jest duże grono osób, które właśnie po prostu kupują świeczkę i to nawet nie wynika z tego, że to jest świadomy wybór, tak, chcę, żeby ona była pachnąca, może być toksyczna, bo nie sądzę, że ktoś specjalnie idzie po taką świeczkę i wie, że ona może nie...
szkodzić czy światu, czy zdrowiu, tylko nie mamy właśnie tej wiedzy, nie mamy tej edukacji, więc zastanawiam się dla osób, które właśnie trafiłyby do takiej dużej marki, co warto powiedzieć, żeby zainteresować ich tym, żeby jednak inaczej spojrzeć na te zakupy, że może właśnie warto zapłacić trochę więcej niż w, ja to będę rzucać dzisiaj nazwami, niż w Ikei, tak, za zapachową świeczkę, która moim zdaniem nawet jakoś nie pachnie. Czyli zapłacić trochę więcej i tym samym kupić sobie i jakość, i może właśnie zdrowie, i może zagłosować swoim portfelem w imię jakichś innych wartości. Bo nadal myślę, że większość osób kupujących świeczki, totalnie jest to jakiś anegdotyczny w ogóle dowód, dlatego że nie mam badań, nie mam dostępu do żadnych badań i nie sprawdzałam tego. Nadal bo większość... nie ma tak naprawdę zbyt wielu badań dotyczących tego właśnie, nie wiem, wpływu, załóżmy nawet parafiny, tak? Jak to wpływa na nasz organizm, czy tego jakby jaki dana świeca ma tak do końca skład i czy to jest jakby super zdrowe, czy nie. No tak jak, nie wiem, w kosmetykach to jest mega dużo badań, tak, że dana substancja ma takie i takie działanie na naszą skórę. No świeca jednak nie jest produktem, który używamy na skórę i tutaj tak naprawdę to jest trochę taki rynek, że też nie ma szkoły, która ci powie, jak to zrobić. To są po prostu na przykład lata naszych właśnie badań, testów, certyfikatów i tak dalej, żebyśmy mieli pewność, że to jest naprawdę najlepszej jakości produkt. Ale to jest w sumie nawet teraz tak myślę podobnie jak w branży również modowej, czy nawet tak, branży gastro, że są marki, które mówią, nie chcę się już szyldować jako ekonaturalne, chcę robić fajne, jakościowe, piękne rzeczy, tak, gdzie te wartości są standardem i jakby to jest super, bo takich ludzi, jak wy, mogę powiedzieć, jest dużo, ale to, co chyba mnie frustruje jako gdzieś tam starającą się być świadomą konsumentką, to to, że właśnie te wielkie firmy często nic sobie z tego nie robią, że teoretycznie my sobie życzymy tych standardów, a nadal najwięksi producenci świec będą to robić nieekologicznie, będą to robić ze słabych surowców, będą to robić tak, że może rzeczywiście to jest trwałe i pachnące, ale te wartości się nie zgadzają, więc zastanawiam się po prostu, co musi się takiego stać. To jest może pytanie w ogóle filozoficzne, nie? I w branży czy modowej, czy właśnie branży kosmetycznej, czy w branży foodowej, czy w branży świeczek, żeby ci wielcy wyjadacze też chcieli grać do tej samej bramki, no bo niestety jakby finalnie pewnie w społeczeństwie wygrywa portfel, tak? Czyli my kupimy coś, co jest dla nas, jest jak największa świeczka za jak najniższą cenę. To jest zrozumiałe. Tak. Jakby w takim żyjemy świecie, ale właśnie pytanie, czy to ten konsument musi zrozumieć, że ta świeczka jest dla niego szkodliwa? Czy to ten producent powinien zacząć reprezentować po prostu wyższy standard? Jak ty myślisz? Wiesz co, no ja mam takie przekonanie, jak już ci powiedziałam, że jednak to ten produkt musi się obronić, żebyśmy... A to tak jest właśnie z małymi markami, tak? My wiemy po prostu jako mały brand, czy to jest robimy świeczki, czy perfumy, czy jesteśmy knajpą, czy tak, marką modową. My wiemy, że po prostu nasz produkt musi być świetny, że on musi się bronić sam w sobie, żeby ktoś jakby nas zauważył, tak? Natomiast podejrzewam, że gigantyczne brandy, które po prostu głównie, może nie, że głównie, bo tutaj nie chcę też nikogo, że tak powiem, obrażać, ale no dopóki tak naprawdę nie zobaczą, podejrzewam, spadku sprzedaży lub nie stwierdzą, że dany trend może jakby też być korzystny, no to podejrzewam, że tutaj się dużo nie zmieni, tak? Bo to tak naprawdę na koniec dnia to konsumenci decydują o tym, czy kupują dany produkt, tak, czy ta cena jest dla nich akceptowalna za daną jakość, tak? Więc ja zawsze mówię, że coś kosztuje tyle, ile ktoś jest w stanie za to zapłacić. I taka jest prawda. Jeżeli są marki różne, tak? Nie mówię tylko o świecach, które są bardzo, bardzo drogie, a gdzieś tam mamy z tyłu głowy jako konsumenci, że płacimy za markę, a nie za jakość, No to sami my wybieramy tak, to, tak? Godzimy się na to. Po prostu chcemy mieć, nie wiem, świetnej jakości torebkę znanej marki. Wiemy, że ona może nie jest wykonana jakoś tam z najlepszej skóry, nieręcznie, nie jakoś tam, ale po prostu chcemy mieć ten brand i my się z tym godzimy, tak? To jest nasz wybór. I tak samo jest z perfumami, tak samo jest ze świecami. Niekoniecznie to, co jest najdroższe, jest zawsze najlepsze.
I trochę tak, no, ja tak naprawdę od początku, jak myślałam o stworzeniu Candly i to się wszystko rodziło, to chciałam, żeby to była marka na przykład z aspiracjami międzynarodowymi, tak? Bo ja wiem, że ten rynek jakby zagraniczny jest dużo większy na produkty tego typu. Natomiast widzę, że to też się tutaj w Polsce mocno otwiera. Ale od początku marzyłam o tym, żeby to też wyglądało jak zagraniczna firma. I sporo osób tak na początku też było zszokowanych. Nie, no, na pewno to nie jest polska firma, bo to nie wygląda zupełnie jak polski produkt. Ale no tak jak, nie wiem, czy to jest taka jakby ogólnie znana kwestia, ale bardzo wiele marek zagranicznych i to modowych i kosmetycznych produkuje w Polsce. Mamy po prostu świetną jakość i tak jak kiedyś jakby tak mi się wydawało, że te może polskie produkty to nie są właśnie takie, to nie są takie wielkie marki, żeby się nimi tak jakby chwalić i tak kiedyś może czułam się, że właśnie nie mamy takiej reprezentacji jakichś tego typu marek, to na przykład jak pojechałam pierwszy raz na targi do Paryża czy do Mediolanu z naszą z Candly, to byłam w ogóle w takim szoku, jak ludzie tam o branży, nie wiem, mebli, produkcji, szkła opowiadają no niesamowite rzeczy o nas, że jednak my potrafimy robić piękne, jakościowe rzeczy i naprawdę serce mi urosło, bo pomimo tego, że marzę cały czas gdzieś tam o wyjeździe, pewnie zagranicznym, żeby zamieszkać gdzieś na świecie, to mam coś takiego w sercu, że bardzo mnie to cieszy i raduje, jak słyszę właśnie, że ktoś, a to też współpracujemy z taką na przykład portugalską marką, która robi no, bardzo luksusowe rzeczy, tak, albo z marką właśnie wazonów i oni po prostu tak nas chwalili, że ja byłam w ciężkim szoku, bo u nas rzadko jesteśmy w stanie usłyszeć to, że ktoś coś robi niesamowitego, a okazuje się, że cudzie chwalicie swego gestu. Tak, a okazuje się, że właśnie ludzie, którzy tworzą naprawdę wielkie, wielkie, luksusowe, często marki zagraniczne, ogromnie pozytywnie się wypowiadają na temat właśnie produkcji tutaj naszej polskiej. Więc Krajowej. Ale super, że na koniec doszłyśmy, mogę się podpiąć pod ciebie do takich wniosków. To jest piękne, bo też możesz, wiesz, jechać ze swoją marką w świat i z dumą mówić, że jest to polska marka, bo wiesz, że to może dla kogoś oznaczać jakość. Tak. Czego my możemy się często nie spodziewać jako Polacy, że jesteśmy w ten sposób odbierani ze swoimi produktami. Ja miałam takie obawy i w sumie na naszych produktach jest napisane, że jest wyprodukowane w Unii Europejskiej, bo ktoś mi kiedyś powiedział, nie, no kurczę, tak wiesz, napiszesz, że w Polsce to tak nie do końca to może być dobrze odbierane, a nagle się okazuje, że wiesz, że nawet ja jadę, pojechałam akurat na przykład na targi do Mediolanu, Salon de Mobile i tam była premiera naszej kolekcji Candly w maju. I to ja tak trochę byłam, wiesz, w hali, gdzie są marki takie jak Etro na przykład, czy Fendi. I ja czułam się, wiesz, jak taki w ogóle taki maluszek, nie? Że w ogóle z czym ja tam przyjechałam, jak tam są, no, bo te stoiska to nie jest tak jak na targach, tam się wydaje takie po prostu stoisko, nie? Że ktoś tam rozkłada stół i pokazuje swoje, że to są wybudowane domy praktycznie, mieszkania, przestrzenie, które mają set metrów. Ja tam przyjechałam z tą moją kolekcją Candly na zaproszenie właśnie marki luksu, z którą współpracuję. I nagle rozstawiłam te moje produkty i zaczęli przychodzić ich też klienci i firmy, z którymi współpracują, jak na przykład no, też architekci z całego świata, którzy projektują, nie wiem, w Los Angeles, w Rio, w Miami, no, po prostu na całym świecie. I oni przychodzili i mówili, wow, w ogóle jakie piękne te twoje świeczki, jakie w ogóle wow, jak świetnie pachną, jakie no niesamowite, jak ta cała kolekcja super wygląda. I ja powiem ci, że właśnie byłam tak pozytywnie zaskoczona, pomyślałam sobie, w sumie przyjechałam tak z taką niepewnością, że może ja tam nie pasuję, bo to był pierwszy raz pokazałam tak naprawdę tą kolekcję światu.
I nagle się okazuje, że ludzie, którzy są wyznacznikiem w ogóle designu, projektowania i wnętrz i w ogóle na wielu różnych poziomach, bardzo to doceniają i widzą w tym niesamowitą jakość. No i to jest chyba dla mnie taki był największy znak ku temu, że to się gdzieś tam udało. No bo ja też te moje produkty traktuję trochę jak takie moje dziecko, które jest stworzone w 100% tak jak ja sobie to wymyśliłam. Jak to ten proces też długo trwał, bo ponad rok. Więc każdy, kto widzi, że tak powiem, te detale, tą jakość, bo się po prostu na tym zna, bo jest z branży, no to dało mi taką naprawdę dużą siłę ku temu, żeby uwierzyć, że to, nad czym pracowałam tak długo, to naprawdę jest super efekt. Plus no właśnie robienie tych kolekcji, czy dla mnie, czy dla innych klientów, bo to też się tym zajmuje, że to nie tylko mamy tak naprawdę dużo różnych rzeczy, którymi się zajmuję, nie tylko produkcją czy marką Candly, ale również na przykład private label dla wielu marek, no to tworzę te kolekcje i to dla mnie też jakaś taka ekspresja taka moja ekspresja twórcza. Tak ja się śmieję, że niektórzy malują, niektórzy śpiewają, inni piszą wiersze, a ja po prostu gdzieś tam znajduję właśnie ta moja ekspresja twórcza właśnie się objawia w tworzeniu zapachów, tych designu, całego konceptu kolekcji. No i to jest jakby też takie moje zawodowe spełnienie marzeń. Tak nie czuję absolutnie, że pracuję, bo to jest coś, o czym zawsze marzyłam, żeby mieć taką pracę, która też tak mnie spełnia. Tak. Pięknie się Ciebie słucha i bardzo się cieszę i mam nadzieję, że będziemy tylko mogli obserwować to, jak rozwijasz się Ty, jak rozwijacie się jako marka. I właśnie dobrze jest wiedzieć, że nie wszystko widać, bo wiele rzeczy też się dzieje właśnie za kulisami i potem jest obrandowane innym imieniem. Ale na koniec pozwolę sobie dodać, jak powiedziałeś, tej Unii Europejskiej, że tak sobie filozoficznie rozmyślając nad przyszłością wielkich firm, które niszczą świat, to też cała nadzieja właśnie w takich regulacjach Unii Europejskiej chociażby. I też trochę w to wierzę na przeróżnych płaszczyznach, że wejdą tego typu ograniczenia i regulacje, że te wielkie firmy zrozumieją, że chyba trochę za późno wprowadzili zmiany i wtedy ci wszyscy mniejsi jakościowi gracze po prostu będą na froncie już gotowi na to, żeby zaspokoić potrzeby konsumentów, podczas gdy ci wielcy będą musieli się uczyć od nowa właśnie od was. Więc ja myślę, że to powinna być taka wielka rewolucja i naprawdę cudownie się słucha o tym, że można prowadzić markę i z polotem, i z estetyką, i z wartościami, i że to wszystko może się zgadzać i być prowadzone przez takich zainspirowanych i inspirujących zarazem ludzi. Więc ja myślę, że tutaj postawimy kropkę, bo ten temat jest ogromny, a ja tylko jeszcze powiem Ci jedną rzecz, że tak. Jakby niewiele mogę tutaj zdradzić, bo to są absolutnie takie nasze sekrety. Natomiast te duże marki widzą to i to bardzo zaczęło się zmieniać już podczas pandemii, a potem podczas innych zmian gospodarczych, kiedy dostęp do różnych najtańszych rozwiązań nie jest już tak duży, a Unia, tak jak powiedziałaś, bardzo reguluje pewne właśnie różnymi certyfikatami. Tak. Dlatego my jakby samo to, że na przykład masz produkt z certyfikatami, że każdy komponent jest certyfikowany, to już jest coś, co to też właśnie wracając do tego Twojego pytania, na co zwracać uwagę. No to, że masz certyfikaty Unii Europejskiej, to na całym świecie to jest uważane za ogromne, wyznacznik tak jakby, jakości. Ogromny wyznacznik jakości, ale te duże marki, mieszam tematy, ale te duże marki widzą, czują oddech na plecach właśnie tych mniejszych graczy, że klienci są coraz bardziej świadomi i to się po prostu na pewno zacznie zmieniać, no bo też współpracujemy z różnymi innymi firmami i polskimi, i globalnymi i po prostu widzimy, że oni się tym zaczynają bardzo interesować, bo widzą, że po prostu konsumenci zadają coraz więcej pytań, są coraz bardziej świadomi i że pewne rzeczy po prostu u nich już nie przejdą. I bardzo dobrze. I mam nadzieję, że po naszej dzisiejszej rozmowie wszyscy wiedzą, gdzie kupować jakościowe, dobre świeczki i na jakie po prostu triki się nie nabierać, tylko samemu umieć stwierdzić, czy coś jest zgodne z naszymi wartościami,
bo możemy, tak jak powiedziałaś, szukać różnych rzeczy, więc też tutaj nie ma co narzucać jakichś konkretnych rozwiązań, ale właśnie też bardziej uważnie do tego podchodzić. Powiedz mi, czy jeszcze czujesz, że jest coś, z czym chciałabyś na koniec zostawić naszych wszystkich fanów zapachów i osoby, które będą sięgały po świeczki w tym sezonie jesienno-zimowym? Myślę, że temat jest długi i skomplikowany, ale mam po prostu nadzieję, bo też po powstaniu tej nowej kolekcji, nad którą naprawdę długo, długo pracowałam razem z moim teamem, właśnie jest dużo takich niewypowiedzianych rzeczy, że my to wiemy, jak robimy te produkty i właśnie, że one są robione z serca i najlepszymi możliwymi metodami. Ale właśnie myślę, że właśnie będziemy coraz bardziej pracować nad tą świadomością ludzi, mówić otwarcie, jak są robione, z czego są robione nasze produkty. I no też bardzo często ja uwielbiam ten kontakt właśnie bezpośredni z klientami, którzy zdają pytania, opiniują, co im się podoba, co im się nie podoba, bo na koniec dnia robimy te produkty właśnie dla nich, żeby one sprawiały im jak najwięcej przyjemności i żeby też byli właśnie świadomi tego, co używają, więc też nawet miałam taką klientkę, która mówi, że tak, jej się podobała ta świeca, że ona po prostu cały dzień pali. Ja mówię, no że fajnie, że można palić cały dzień, natomiast żeby przedłużyć na przykład żywotność tej świecy, no to fajnie jest ją palić tak 2-3 godzinki. Te nasze zapachy są na tyle trwałe, że jak nawet zapalisz tą świecę i ona powinna się tak jakby stopić do samego brzegu szkła, no to jakby to, co czujemy, ten zapach, to jest tak jakby powierzchnia wosku, tak? To te kompozycje zapachowe się uwalniają. I na przykład jeżeli zależy jej na tym, żeby ta świeca jak najdłużej jej służyła, to żeby nie paliła jednak cały dzień, tylko na przykład to się podczas testów laboratoryjnych robi, czyli na przykład co 2-3 godziny, żeby tą świecę sobie zgasić, żeby ona z powrotem zastygła, potem skrócić knot i znowu ją odpalić, więc to są takie triki, które w zasadzie też właśnie rozmawiam często z klientami na naszym Instagramie, czy nawet mailowo, bo zadają różne ciekawe pytania i dzięki temu też widzę, co ich interesuje. Także mam nadzieję, że właśnie ta nasza marka nie tylko będzie postrzegana jako właśnie coś, co... No, że będziemy po prostu mogli więcej przekazywać w takich właśnie na przykład w formie jak dzisiaj, to jakie są nasze wartości, z czego te świece są wykonywane, bo jakby jest tak dużo różnych informacji i tego ścigania marketingowego, dopiero co jakby był Black Friday i te wszystkie informacje po prostu, że tu największa promocja, tu mamy najlepsze to, tu mamy największe rabaty, że mam takie wrażenie sama jako konsument czasami, że ja no nie wiem, jakby nie wiem, co mam wybrać, co jest najlepsze, więc zdecydowanie nie chcemy też się pozycjonować jako taka marka, która będzie mówiła, że jest wszystko ma najlepsze eko i naturalne i w ogóle, no bo tak jak ci powiedziałam, dla mnie to jest zupełnie normalne, że tak powinno być, tak jest na świecie, tak robią marki, które ja obserwuję, na których się wzoruję, które nie muszą wszędzie, że tak powiem, na każdym pudełku, na każdej reklamie pisać, że są naturalne i są eko, bo jest to oczywista rzecz, że każdy w tym kierunku powinien iść, ale jednak uważam, że no więcej tutaj powinniśmy mówić na ten temat i ja też będę starała się tutaj być bardziej obecna właśnie dla klientów, nawet takich po prostu, którzy do nas piszą na Instagramie, aby odpowiadać im na wszystkie pytania. No i na koniec podrzuciłaś nam bardzo ważny tip o niepaleniu świeczki cały dzień i o podcinaniu knotu. Knotu? Nie wiem sama. W każdym razie ja na pewno to zastosuję, bo powiem szczerze, że zdarza mi się palić świeczkę bardzo długo. I jeszcze nawiążę na sam koniec do czegoś, co powiedziałaś na początku a propos palenia świeczki rano, że też warto korzystać z tych świeczek po swojemu. Bo tak. Ja też uwielbiam wstać rano i sobie zapalić świeczkę w oknie. I kto powiedział, że świeczka jest na wieczór? Że ona jest cudownym dodatkiem przez cały dzień, oczywiście z przerwami jakościowymi. Tak, ostatnio właśnie zauważyłam naszą świecę u osoby, która uważam, że jest jakby tutaj ekspertem
odnośnie zapachów Agata Manosa i właśnie napisała taki śmieszny opis, że już nie wiem, czy jest 9 czy 16, więc palę świecę cały dzień. Tak, tak, można. Tak. Ola, słuchaj, strasznie Ci dziękuję. Dziękuję i powiem Ci, również. Że życzę Ci w sumie na koniec, powiedziałam chyba słowo na koniec już czwarty raz, że życzę Nie możemy skończyć. Życzę Ci właśnie przestrzeni na to, byś mogła dalej szerzyć tę wiedzę, bo Ty najlepiej dostrzegasz to, jak duży jest natłok tych informacji i tak dezinformacja. Mhm. I jeżeli masz sobie tę pasję, to mam nadzieję, że będziesz miała wiele okazji ku temu, by edukować i po prostu nas uświadamiać. Więc ja Tobie bardzo, bardzo dziękuję. Ja Tobie również dziękuję za zaproszenie i mam nadzieję, że tutaj dotknęłam tematów, które gdzieś tam są istotne. Jeszcze mam w głowie wiele innych, ale mam nadzieję, że właśnie też po tym moim tutaj, po mojej wizycie u Ciebie pewnie też dowiem się właśnie, co jeszcze jest ciekawe dla osób, które się interesują właśnie świecami. I też dziękuję Ci bardzo za zaproszenie. I wtedy będzie część druga. Bardzo Wam dziękuję za wysłuchanie tego odcinka i jak zawsze przypominam, że mój podcast ukazuje się w każdy poniedziałek o 7 rano oraz w każdy pierwszy dzień miesiąca również o 7 rano i możecie go posłuchać na Spotify, iTunesie i YouTubie. Mnie znajdziecie także na Instagramie pod nazwą Karolina Sobańska, gdzie wrzucam regularnie. Poruszam tematy związane z tymi podcastowymi i mamy tam taką wspólną przestrzeń do dyskusji i wymieniania poglądów. Raz jeszcze wielkie dzięki, do usłyszenia, cześć!